Od wczoraj policjanci w całym kraju prowadzą działania w związku z akcją Wszystkich Świętych. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo na drogach i bezpieczeństwo w rejonie nekropolii. Zależy nam na bezpieczeństwie osób, które podróżują odwiedzić miejsca pochówku swoich bliskich osób. Dbamy o bezpieczeństwo na drogach, eliminujemy z dalszej jazdy nietrzeźwych kierujących. Zwracamy na to, czy samochody, którymi się osoby poruszają, są we właściwym stanie technicznym, czy osoby mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy dzieci są przewożone w fotelikach bezpieczeństwa. Działania są wprowadzone od wczoraj, od 31 października i zakończą się jutro, 2 listopada. Nie, no policja kieruje ruchem, w miarę przyzwoicie to idzie, tak więc jest okej. No każdy chce dojechać do nagroby bliskich, tak więc jakąś tą cierpliwością każdy się powinien wykazać. O tej porze to jeszcze w porządku. Znaczy się, no na pewno trzeba być ostrożnym, bo no, mało kto się rozgląda przy parkowaniu. Żeby parkować w odpowiednich miejscach, na pewno przy cmentarzach wydzielonych na policjantów, którzy kierują ruchem i na wiele innych czynników, szczególnie na niedzielnych kierowców, którzy gdzieś tam podróżują w tym czasie właśnie pomiędzy cmentarzami. Działania Wszystkich Świętych są to działania przede wszystkim podejmowane przez policjantów ruchu drogowego, ale nie tylko. Są między innymi nieumundurowani policjanci, którzy w rejonach cmentarzy dbają o bezpieczeństwo osób, które mogą stać się ofiarami kradzieży kieszonkowych.